Hej, witam serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Diamond. No cóż, dzisiaj dalej ruszymy właśnie ku szczytowi Mountain Corner, bo to jeszcze szczyt nie jest. Wiem, tak, jesteśmy na takiej górze częściowo. Dobra, także może na grzbiecie góry, na grzbiecie wzniesienia. Dobra, może żeby trochę ominąć trawy, spróbujemy właśnie przejść tam dołem. Nie wiem, może jakieś ukryte przedmioty jeszcze znajdziemy. Zobaczmy, co tu się kryje. Trzeba dokładnie zwiedzać. Okej, czy coś jest na tym kamieniu? Nie. Czy coś w ogóle gdzieś tam u góry jest i na dole? Na dole tak. Znaczy muszę się przejść tutaj. I dziki bok. Super. W sumie, a bonus Snowa mógłbym spróbować rozwalić, o jeden na mnie nie użyje Woodhammera. To będzie w porządku. Kurczę, ma 4 ataki. Akurat musiałby użyć na mnie Woodhammera? Może nie. Ice Shard, o tak. Znaczy to on w sumie złego jest lepszy niż Woodhammer, ale jakby użył Mist albo Ingrain, to byłoby nawet lepiej. No ale dobra, Ice Shard też mi dowala, kurde. Miałem niski defense, o to chodzi tutaj właśnie. Dlatego tak bardzo mi się obrywa. Weź chociaż pół, no. O, dobra. Wzięło sporo, super efektywne. Myślę, że nawet z Chunkiem teraz mógłby dobić. Trzeba oszczędzać pipi w Brick Breaku. Dobra, jeszcze ten opad mnie tu porani. Dobra, i z naszej strony Strength. Byle nie użył właśnie kolejnego Ice Sharda. Jest dobrze. No, Strength też dobije na pewno. Więc pokonaliśmy się na bonus Snowa. Udało się. No i 1222 punkty expa. No to starszy na level. W końcu. Już nie będę musiał się bić Ambipom. Wszystko inne, tylko nie Ambipom na Mark Cornet. Dobra, to może do akcji znów wyślę. No, niech będzie Empoleon. Empoleon sobie dobrze radzi w każdych warunkach. To jest świetny Pokémon. Naprawdę. Dobra, i na tym kamieniu kryć się będzie znowu Big Mushroom. Czy nie było warto po to przyjść, no bo co z tego grzyba, mogę go tego sprzedać. Praktycznie. I Snover. W sumie nawet bardzo mi się nie opłaca z nim bić. Tak sobie dużo expa nie dostanę. A zaoszczędzę troszkę czasu chyba. Sobie i wam. Jak po prostu ucieknę. Skoro jest taka opcja, dobra. Tu po prawej na tym kamieniu nie ma nic, tu jest po prostu przejście dalej. Jeszcze zerknę tylko, czy tutaj, na tym tutaj kamyku nie ma nic. Clefair! W sumie z walką i z Clefair też zwieje, bo nie opłaca mi się jej rozwalać. Nie wiem, że expa zostanę tyle co nic, to utrapię tyle problemów. Na co mi to? Okej, okay. Czyli tak, jeszcze dotkniemy sobie właśnie tutaj, czy nie ma jakiegoś tu przedmów? A jest! Mały grzyb, no to już w ogóle nie było warto po to przychodzić. No ale cóż, skoro już jest. Dobra, i tu mamy przejście dalej, właściwe. Kolejny włoski korytarz na Mount Cornet, wewnątrz góry. Tu? Tak, kolejny mały grzyb. No po drodze to można było go zebrać. Chodźmy dalej. Tu? Nic nie ma. Dobra, i znowu wchodzimy pięterko wyżej. Tu? Nie ma nic. O, ale jest członkiem Team Galactic. O, znowu. Nasz szef ma zamiar zrobić coś ważnego na szczycie, albo coś wielkiego na szczycie. Ale na pewno nie będzie chciał się zadawać z intruzami, czy coś w tym stylu. Musimy oczyścić atmosferę. Musisz szybko przegrać, nie? Jasne. Albo cię, nie wiem, usunąć za szybko. W każdym razie, walczmy. Słonki Team Galactic właśnie nas wysłał do walki i... O, na wysłał do walki Bronzora. No, fajnie. To znowu na jedno uderzenie rozwalimy go. No dobra, to dla nas nie jest przeciwnik. Surf. Ojoj. Rozwalamy Pokémona trenerki pierwszego. Jej, jaka senna atmosfera, taka kurczę pogoda. Czy to jakaś masakra. Dobra, i ten, dostajemy HP na maxa. Troszkę expa. No i Galmiał. Fajnie, co na Galmiał? Może dla odmiany użyję Żyrobola. Znaczy to Żyrobola to ja nie mam, ja mam Flash Cannona. Także z naszej strony Flash Cannon.
i rozwalamy kolejnego Pokemona trenerki. Więc niż pewne, że rozwalimy Galania, to jest cienki pok naprawdę. No dobra, pokonaliśmy członki New Team Galactic. Nie powinieneś, nie wiem, tak działać albo coś w tym stylu. Dobra, rozejrzymy się, czy tu jeszcze jakieś itemki się nie kryją, a kryją się. Max Potion, no, coś bardziej wartościowego. Dobra, czy tu coś się kryje? Tak, tuż przede mną. Stardust, również wartościowy przedmiot, który można sprzedać za całkiem przyzwoitą sumkę. I walka z Ziki Pokiem. O, Machoke tutaj nawet się pojawia. W sumie z Machokiem bardzo mi się nie opłaca bić, bo ja nie chcę V do ataku. Już nie chcę. Wtedy się zastanawiam, czy też nie wywalić w ogóle wszystkich tutaj V z ataku Empoleonowi i po prostu oduczyć go ataków fizycznych, zrobić go czysto pod specjal. Team Galactic będzie kontrolował wszystko. Możesz spróbować, jeśli chcesz, ale nic nie zdziałasz sam. Albo w pojedynkę lepiej brzmi. No, zobaczymy. Kolejny członek Team Galactic chce z nami walczyć i do walki Bronzora. Dobra, idźże, Empoleon. Nasz jednym z najlepszych Pokemonów w sumie. O ile nie najlepszy. No i dlaczego to doszło? Zawsze jakoś Empoleon, jak miałem go w drużynach, czy w sumie chyba tylko raz go miałem w teamie w PL, nie był jakoś szczególnie dobry. No, tutaj daj radę. To może przez to, że właśnie dobrze mu EV-y rozdysponowywuje. Być może. Dobra, w każdym razie Golbat i... Jirobo, Surf... A czy Jirobo? Kurde, zmieniło się te nazwy. No cały czas ten Jirobo wcześniej się pojawiał, no to teraz... I u mnie się pojawia, ale Flash Cannon miałem na myśli. Co mi Flash Cannon powinien załatwić Golbata? Nie jest dużo słabszy od Surfa. A wiesz, jakby mu tam jakaś drobnica HP została, to pekiem bym dobił. Dobra, 1300 expa, no i pokonujemy kolejnego członka Team Galactic. Wszystko, co dałeś mi, to smak porażki. No, czego się spodziewałeś? Dobra, tak, tu nie ma nic, plus członkini Teamu Galactic, no ich tu będzie całkiem sporo. A, musisz się sporo pracować, żeby tu dojść. Możesz być dumny z siebie. No ale teraz odeślę cię z portem do domu. No zobaczymy. A więc tak, kolejna to razem członki Teamu Galactic z trzema pokami chce nami walczyć i wysyła do walki znowu Golbata. Samiczkę, bo ma krótsze kły. To ogólnie, skoro ma krótsze kły, to chyba powinna być słabsza w ataku, ale no, w statystykach płcie nie mają takiej różnicy. Czy nie mają chyba żadnej różnicy. Jednym wyjątkiem jest może Nidoran. Znaczy nie, no są jeszcze poksy, które na przykład z gatunku na przykład jest Volbeat i Illumise. Są takie Pokémony właśnie, że Volbeat jest samcem, Illumise samicą. Są niby różne Pokémony, ale jakby można potraktować jako ten sam podgatunek. Dobra, w każdym razie walczmy dalej, Galmiao. Chyba znowu Flash Cannona użyję. Także lecimy. Ciach. Dobra, Galmiao pokonana. No to jeszcze ostatni Pokémon trenerki, jakim będzie? Bronzor. No, można było się domyślać. Nie ma albo Robaki, albo Bronzor, albo Galmiao. Albo Golbaty, czy Bezubaty. Zazwyczaj jeden taki schemat. Jak to w teamach. Ej, no i dobra. Rozwalamy kolejnego Pokemona. Jak śmiesz? To tak odpowiadasz na moją, nie wiem, uprzejmość. No sorry, jeśli cię uraziłem. Dobra, i w sumie tak, doszliśmy na szczyt. Oto jest Sperfillar. Sperfillar jest właśnie szczytem Mountain Cornet. No i to na dwójkę trenerów. Coś wielkiego będzie miał tutaj miejsce, tak myślę, może... Co? Ale nie próbuj tutaj nam mieszać. Oczywiście... masz zamiar, czyż nie? Dlatego też my musimy razem się... No nie wiem, zadziałać razem.
i zmieść się na pył. No, czyli będzie zaraz podwójna walka z Team Galactic. No problem. Także tak, po dwa poki mają, to walczmy. Dustox, Tanki kontra Empoleon i coś jeszcze. Nie wiem co. Spiritomb. Tak coś czułem. No dobra, skoro Spiritomb, to ja może spróbuję, nie wiem, zaatakować Spiritomb Dustoxa. No surf to nie byłby dobrym rozwiązaniem, ze względu na to, że po prostu uraniłby zarówno przeciwnika, jak i Spiritomb. Czy może uśpić Dustoxa i wyssać kapę? Nie no, może przejdźmy do ataku. Dobra, Empoleon Joe, Flash Cannon, to na pewno skończy z Tankea. Także ciach i nie ma. No, dokładnie. Czyli tak, Empoleon dostaje trochę expa, Spiritomb dostaje troszkę expa i tak, Spiritomb Fainted Deck jest szybszy od Dustox. Chyba, że ten chce użyć Wild Wind, no to... bo zawsze ataki te Wild Wind czy Roar, one mają zaniżony priorytet. Tak, Wild Wind. Na Empoleonie. W sumie nie najgorzej, bo... jakimś innym Pokémonem się pobije. A bo mocno! O nie, to już nie był dobry wybór. No jeszcze tak, Snow Warning zaczęło działać. Nie dobrze. Bo to porani też i Spiritomb. No dobrze, a Bonsu wpadł do walki, no to nieźle, nieźle. Dobra, koniec Pokémon jest tutaj Gaomiał. To w sumie Galne spróbuję wykończyć Sucker Punchem, natomiast spróbuję użyć Ice Shadow na Stoksie, może się obudzę. Chociaż... no właśnie, bardzo nie ma na co tutaj liczyć. Sucker Punch, Galmion nie używa ataku, używa Charm. No Spiritomb. Dobra, a co robi Dustox? Pewnie znowu Wild Wind. Nie, Silver Wind. Uhuhu. To przywali, zaboli bardzo... znaczy za bardzo. No może nie aż tak bardzo. Spodziewam się nieco większych obrażeń, no ale okej. Skoro tak... Dobra, tutaj Chaos... czy no ten po prostu Hail wykończy... Dustoxa, myślę. Albo i nie. No ale dobra. Tak, chroni nas co chwilkę. No i się ciągnąć będzie ta walka, pociągnąć, naprawdę. Dobra, Sucker Punch jeszcze raz na go miał. Dobra, bo mocno się pili dalej. Dobra, Sucker Punch, no w końcu przywalimy troszkę. Znaczy no, po tym czarmie to nie wiem, czy zajmie wszystko, chyba nie. Zdjęło critical. To luz. W porządku. Dobra, Spiritomb mocno dostaje trochę expa. Ten z kolei już znów Silver Wind, a jeżeli będzie to Silver Wind na Abosno, to będzie super efektywne, ale tu mnie ciągle atakuje Spiritomb. Dobra. Czyli Dustox spada. Od opadu. No Spiritomb jeszcze się trzyma. Dobra, i do akcji wejdą kolejne dwa poksy. O, Empoleon zdobywa kolejny poziom 47. No i fajno. Dobra. No i kolejny Pokémonem, którego strona do walki jest Krogonk. Krogonka to było dobrze uśpić. Na dobrą sprawę. Dobra, spróbuję użyć Ice Shard i Hipnozy. Dobra, bo on są dalej śpi, prześpi całą walkę. Krogonk go pierw nie wykończy. Chyba chciał użyć Revenge, ale już poszedł spać, także luz. No to sobie odnowię HP, wsysając je Dreamiterem. I bardzo dobrze. Dobra, to w sumie... mogłabym użyć... mogłabym użyć Ingrain. Może po prostu odnowić sobie część HP, o ile nie udałoby mi się właśnie wykończyć Krogonka na siebie i... Dreamiter. No, a Bonsu się budzi. W końcu. W sumie na dobrą sprawę to wcale mi się nie przydało w tej walce. Dobra, i Dreamiter. To obyć się HP. Oczywiście w pełni z Kroganga, dlatego że to jest właśnie Pokémon trująco walczące. To jest mega efektywne. Tak jest, i Spiritomb wychodzi na nie najgorszy stopień HP. No więc pokonaliśmy dwójkę trenerów. No trochę nam się zeszło, bo kurczę... Przez to, że Amonasa weszła do walki. I spała. Jest silniejszy niż wszyscy członkowie.
Albo nie, coś takiego. I tak, pokonanie przez małego dzieciaka. No cóż, bywa. Dobra, więc... tak. Ach, to było żałosne. Możesz przejść, ale jak przejdziesz, zostaniesz zniszczony przez szefa. Pokonany w sensie. No się okaże. Dobra, w sumie pierwszego Pokemona mogę zmienić. I pierwszym Pokemonem może być nawet Staraptor. Ja sobie też Machampam, że poleciał się może przydać w walce z szefem Team Galactic. Z szefem Galaktycznych, także Super Potiona jeszcze na nim użyjemy. Okej. Okay. I możemy podejść dalej. O, będzie jeszcze kolejna dwójka trenerów. No to nie od razu tak przejdziemy do szefa. Teraz będzie ty. No, teraz znaczy czas na koniec. Albo koniec wszystko się skończy i wszystko się na nowo zacznie. Dzięki tej czerwonej klatce będę mógł albo temu czemuś będę mógł otworzyć portal do innego wymiaru. No cóż, chyba pokażesz całą swoją moc, albo nie wiem, Dialga Mistycznego Pokemona. Aha, uwolnię stamtąd pełną moc Dialga Mistycznego Pokemona i władcę czasu. No dobra, coś tu zaraz będzie miało miejsce. Cyrus coś zrobi. Otworzył portal do innego wymiaru. I cóż się z tego stanie? Ho! Pojawił się i Pokémon. Czyżby to był Dialga? Był bądź była Dialga? Tak, zaczyna coś się dziać. Czas mi jakby spowolnił. To przyniesie zniszczenie wszystkiemu. Kiedy wszystko zniknie, nie będzie już więcej walk i skaz. Czujesz, jak czas spowolnił? Tylko ja mogę zadecydować, żeby go zatrzymać. Czy coś w tym stylu? I teraz mamy taką jakby cutsceneczkę nawet. Niebo stało się dziwne. Przypomina to akcję z anime, jak Dialga i Palkia się biły ze sobą. Czy z kinówki jednej z Dalkajem. Oto mityczny Pokémon, jeden z twórców Sino. Dialga, starożytny, nie wiem, jakby strażnik czasu. Tak jest, i oto jest Dialga. Czy chyba będziemy mieli okazję się z nim być? Ten świat... Nie wiem, jakby nie może być nawet, nie wiem, stworzony przez wspaniałego Pokemona, którego szukam. Albo naprawiony. Dużo prościej jest stworzyć zupełnie nowy świat, inny niż ten. Nowy świat, w którym będą panowały inne zasady. Taki właśnie powinien się stać nowy świat. No okej. Okay. Nie ma się powodu, by spieszyć. Rozumiem, że chcesz walczyć z naszym szefem, a najpierw musisz przejść przez nas. Poza tym... przez ciebie wyglądam... Znaczy nie wiem... Troszeczkę podupadam w szefach... w oczach szefa, czy coś w tym stylu. A ja będę następna. Może być mocna, ale tym razem... Nie wiem, nie dasz rady. Haj, przybary! Zaczekaj! Nie zaczynajcie zabawy beze mnie. Huh? Czy to nie jest ten mały chłopiec, który płakał nad jeziorem Acuity? Czy tam było... czegoś tam jezioro? Dobra, mniejsza z tym. Czy, nie wiem... stałeś się troszeczkę silniejszy od tamtego czasu? Pokonamy was, dwóch na dwóch. No dobra, więc walczymy łącznie z Barrym przeciwko dwóm przywódcom Team Galactic.
Chyba nie będzie to dla nas większy problem. Chyba mają po 3 poksy. Także dobra, do akcji wychodzi Bronzor i Bronzor. No cóż, w sumie Bronzor niby nie jest to wcale taki straszny Pokémon, ale mimo wszystko potrafi namieszać. Dobra. On wysyła Munchlaxa? Serio? Bary, nie załamuj mnie. No, level 40. Dobra, my, nasz Staraptor obniży atak naszym oponentom. Powiem, że waga 2 obniży to oba Pokémon, no. No i dobra, nie pozostaje nic innego jak Close Combat. No, rozprawiam, gdyby też uderzyć Munchlaxa, to wtedy Bary musiałby zmienić Pokémona. Może to by nawet było lepsze. Dobra, zobaczmy, co zrobi ten Munchlax w ogóle. W każdym razie Bronzor używa Extra Sensory. To jest atak specjalny, typu psychicznego. Siła chyba 80 albo 60. W każdym razie może potknąć. Oczywiście musiałby uderzyć jako pierwszy, żeby mógł mnie potknąć, także... Chociaż spadł mi Speed Death, to ataki tych Pokémonów będą dosyć kłopotliwe dla mnie. Choć w sumie ten Rocksteady wcale tak mocno nie przywalił. Dobra, ten używa Screech. Ja teraz pytanie, czy to jest ten mocniejszy Bronzong, czy to jest ten słabszy Bronzong? Tak, bo oczywiście atakowałem którego? Prawego czy lewego? O, już nie pamiętam. Dobra, jeszcze raz Close Combat. Dobra, najpierw zaatakowaliśmy tego, który ma obniżony defense. I to jest ten, który miał pełne HP. Okej, czyli z prawej strony jest prawy Bronzong, okej? A HP ma u góry ten prawy. No tak zawsze mi się to myli. Trzeba zapamiętać, zakodować, zanotować. Dobra, udało nam się rozwalić Bronzonga, tylko znowu Bronzora znaczy się, ale znowu nam spadł defense i spec defense, więc kolejny ekstrasensory może być dla mnie zabójczy. Chociaż wolałbym nie. Dobra, żyję. Okej, okay. Munchlax używa Body Slam, to może spajrzeć, to jest atak typu normalnego, w sumie dość mocny. Dobra, ale niezbyt efektywny tym razem, ale spaliżowało to Bronzora. Jestem zmuszony chyba zmienić Pokémona. Jak tu chodzi Progly! Na dobrą sprawę, mógłbym wykończyć Progly Close Combatem, myślę. Dobra, to znów atakujemy. Wow, Slash, ale na szczęście w Munchlaxa. Progly jest szybszy od Staraptora. Do czego to doszło? Dobra, Close Combat! Wykończ to! Dobra, Progly to jest za nie taki najgorszy Pokémon. Pani? Pada. Okej. Okay. A Munchlax teraz powinien być szybszy z kolei od Bronzora, bo ten jest sparaliżowany i powinien go wykończyć. Mam nadzieję, że to zrobi. Bo jak dostanę kolejnym ekstrasensorem czy czymkolwiek, to będzie biada mi. Stockpile! Nie! Co żeś ty narobił? Dobra, fajnie, wzmocni się defense i spec defense, ale mi padnie Staraptor. No świetnie. Żyje! Cud! Cuda się zdarzają. No okej, okay, w tej sytuacji to mogę sobie spokojnie zmienić Pokémona. Okej. Okay. Także wycofujemy się z Staraptor. I ja wyślę może do walki, a może Machampa. W sumie on ma atak, który przywali, będzie całkiem niezły właśnie w walce 2-2. Nasz Rockslide też będzie ranił oba Pokémony. Ten sobie używa Pose Flank na Munchlaxie. Ten sobie wzmocni Defense, to może to przeżyje jakoś. No i wykończ tego... Kurde, Screech. I tak bym go Rockslide'em wykończył. Dobra, a co zrobi Bronzor? Bronzor używa Rockslide. To będzie z kolei już na mnie nieefektywne. No to teraz patrz na mojego Rockslida. O, masz tak sonik na ataku. No tak, Rockslide też może nie trafić. Dobra, i na oba Pokémon przeciwników. Wow, Golbat szybszy. To chyba już wykończy Munchlaxa, tak myślę. Tak jest, Munchlax spada, ale bez problemu, Bary ma więcej Pokémonów. Dobra, Machamp użył Rockslide. Miejmy nadzieję, że to wykończy oba boksy. Czy Golbata na pewno, bo obniżył mu Munchlax Screechem Defense, co trochę mi pomogło, dzięki za asystę Gary. Bary. No tak, ostatnio grałem w boksy to był Gary, teraz jest Bary, bardzo podobne imiona. No i Bronzor też pada. Czyli dwa za jednym zamachem. Okej. Okay. Jeszcze Staraptor dostaje parę expa. Dobra. I teraz, o, on ma Staraptora. No to obniży atak chyba przeciwnikom. A przeciwnicy wywołują do walki Golbata i... O nie, tylko Golbata. No tak, w końcu rozwaliśmy 3 Pokémony jednej trenerki, bądź tak, trenerki. I to zostaje tylko jeden. Znaczy jeden, no po tym. Dobra, Quick Attack. No to za wiele nie zrobi.
Nasz Rockslide wykończy Golbata. Arcutter, o, to walka to też uderzy w oba Pokémony. Fuuu, aż tyle krytykal na Staraptorze, wow. Ale to, że był krytykal na Staraptorze, nie musi oznaczać, że będzie krytykal na mnie. A ogólnie, ale Arcutter ma sporo szansę na krytyka. No, Rock Slide. Dokładnie. Rozwalamy Golbat. No i do akcji wchodzi ostatni Pokémon, ten lekki, chyba Stank, a to jest Skuntank. Dokładnie, Skuntanka to już Cross Chopem wykończa. Cross Chop! O, Air Lace. To mi trochę pomoże, choć myślę, że Cross Chop byłby w stanie wykończyć Skuntanka. Skuntank będzie szybszy, tak jest, i Skuntank używa Poison Drop. To jest trujący atak fizyczny, może otruć. Tutaj mamy go w TM-ie. Mocny dosyć. Jeszcze mnie otruł, no ty. Ach, dowalał nam trochę. Ale w sumie, o ile dobrze pamiętam, Barry chyba poleczy nam Pokémony przed walką z Cyrusem. Także nie jest tak źle. Patrzcie, przeżywa to. A, bo ma Focus Band pewno. Nie miał Focus Banda, ale w ogóle to przeżył. No jakim cudem. Dobra, maczam planionę trucizną. Błagam cię, stara, błagam cię, Barry, zrób coś, co to wykończy. Tak. O, masz. Ale jedno uderzenie we mnie jest po mnie. Możesz ty! Kurde, wykończyłem Machampa. Jak to możliwe? To jest niemożliwe. Dobra, Spiritomb, ty nie masz levela, lecisz. Okej. Okay. To z naszej strony. Sucker Punch. I żegnamy cię. Mam taką nadzieję przynajmniej. A skurczę, Skuntank ma sporo HP, dlatego ten pewnie też i Cross Chop nie wystarczył. Ale Machampa mi zbili. Jak to możliwe w ogóle jest? Dobra, 2000 expa dla Spiritomb. No i pokonaliśmy Mars i Jupiter. Powinnam sama walczyć. Wzmocniłeś się. Ale niczym jesteś dla naszego szefa i 14 tysięcy. To dzięki udziałowi naszego Staraptora. Moje Pokémony się wzmocniły, co? Mogę stać się jeszcze mocniejszy. Ale wiesz co? To już tyle dla nas. Zbiliśmy mury. Brat, pomogę ci z tym. Ha, dzięki, lecisz mi foksy. O to chodziło. I tak, Barry wyleczył moje Pokémony. Hej, brat. O to właśnie chodziło. Pokaż swoją siłę. Dobra, w każdym razie tutaj Dialga zaczyna coś oddziałowywać coraz bardziej. O, Dialga! To fantastyczne, piękne! Stworzy nową galaktykę, mój nowy świat! Czyżby? Co to? A what to? Uxie, Bespreet i Azov. Razem poskromią Dialgę! Teraz to jest Azor. Nie, Nespirit. Różowy. To czerwone chain klatka? Nie wiem, w końcu się coś. Poszła na marne? Ale dlaczego? Dlaczego Nespirit, Pokémon z jeziora Verity, był po twojej stronie? Ach, bez różnicy. Wszystko zniszczone. Moja galaktyka zniknęła. Nie pozwolę na to. Złapię te wszystkie trzy Pokémony i zrobię kolejną siatkę. Ale przed tym... muszę najpierw zniszczyć ciebie. Jasne. Dobra, więc walczmy po raz kolejny z szefem Team Galactic Cyrusem, który się od poprzedniej walki troszeczkę wzmocni, bo wystał na przykład do walki Hunchcrowa. Hunchcrow jest wyższą formą Murkrowa. Właśnie Murkrow może ewoluować Hunchcrowa za pomocą Duskstone'a. No dobra, Staraptor sobie powinien z nim poradzić, że Intimidate mu obniża atak na wejściu. Nie wiem, czy na dwa Air Lace'y go wykończę, zobaczmy. Proszę, Air Lace.
Weź pół? Ach, wzięło mniej. Dobra, z kolei ten używa Dark Pulse. Dark Pulse jest w sumie nowym atakiem. Jest to atak typu mrocznego, specjalny, o sile chyba 60 albo 80. W każdym razie przywalił i to dość mocno. Dobra, z naszej strony Fly, kurde, Super Potiona użył kolejnego Dark Pulse'a, nie przetrwa. Mocny ten Hunchcrawl. Dobra, Hunchcrawl używa też Fly. Nie, nie użył Fly, użył czegoś innego. Znaczy nie, nie użył, wcześniej użył Super Potiona, jak ja użyłem Fly'a. Okej. O, używa Embargo. To bardzo dobrze, że używa Embargo, a nie kolejnego Dark Pulse'a. Dobra, Aerolace i kończymy sprawę z Hunchcrawlem. Nasze ptaszysko okazało się lepsze od ptaszyska Cyrusa. Choć w sumie Hunchcrawl jest też bardzo dobry Pokémonem. Ja pamiętam w Diamondzie wymiatałem Hunchcrawlem, naprawdę. No, Sceplot plus Dark Pulse nie ma mocnych. Dobra, 1800 expa. Kolejnym Pokémonem jest Weavile. Na dobrą sprawę, z Weavilem też powinien być w stanie się rozprawić. Weavile jest wyższą formą właśnie Sneasla. W sumie dość ma ciekawą formę ewolucji. Dobra, Weavile używa Night Slash. Miejmy nadzieję, że ja to będę w stanie przetrzymać. Kurczę. Cross Combatem bym go wykończył bez problemu, ale niestety nie udało nam się przetrzymać jego ataków. Sobie ma wyższe poziomy od nas, Cyrus, kurde. Ażeś się wzmocnił. Dobra, idź Ambipom. Jeden Brick Break załatwił Weavile. Weavile jest cienki, bardzo cienki w defie. Można X-Tears. W sumie Night Slash byłby chyba lepszy. Ma staba. I bardzo szybki jest ten Weavile też, kurde. Ale dobra, Brick Break i kończmy sprawę Weavile'a. Przynajmniej mam taką nadzieję. No, dokładnie. No, pokonaliśmy Weavile'a. No i trener, czy no, serwisowi zostają chyba jeszcze dwa Pokémony. Dobra, kolejnym będzie Gyarados. O, rzeszty. Gyarados może być dość problematyczny, bo na Gyaradosa na dobrą sprawę nie mam nic. Spiritą mogę spróbować go najwyżej uśpić i Dubimiterem coś podziałać, ale to chyba tyle. No chyba, że... Właśnie, Intimidate pójdzie na Spiritomb i ja ewentualnie później wyślę Gyaradosa i Rockslade'em będę go tłukł. To jest jeszcze takie ewentualne rozwiązanie, o ile nie ma Aerial Ace'a, bo to kurczę ruchy STM-ów, też ruchów STM-ów uczy gościu. Ale to może Ice Fang. W sumie to jest chyba nowy atak, czyli lodowy kieł. Po prostu atak typu lodowego, takie gryzienie może potknąć, może też i zamrozić, skoro jest to atak lodowy właśnie. Dobra. Miejmy nadzieję, że nie będzie już jakiś full heal czy czegoś takiego. Dobra, Gyarados sobie śpi. To my Dreamer podjemy sobie trochę snu. Okej, okay. No w sumie za wiele to nie zdziałałem tym. Ale zawsze coś. Dobra, jeszcze jedną, które powinien spać, myślę. To mogę właśnie znów użyć Dreamera, żeby wyjść do pełna z HP. Spiritomb jeszcze może mi się przydać. I teraz zrobię switch na Gyaradosa, użyję Rockslate i wykończę po prostu... Switch na Gyaradosa, co ja mówię? Switch na Machampa, Rockslate i wykończę Gyaradosa. W sumie Machampa poziom w plecy, więc warto by się było nim podbić. Dajesz Machamp! Gyarados dalej śpi, no to dobrze. Ale Gyarados chyba się szybszy ode mnie. Chociaż nie wiem. Tak, ale dalej śpi już którąś tam turę, to już rzadko, żeby Pokémon spały tak długo. No i Rockslide z naszej strony, to na pewno wykończy już Gyaradosa. I to będzie super efektywne. No, od kiedy mam Rockslide, to taki Gyarados nam jest strasznie jeszcze jest krytyczny. Dobra, i ciekawe jest, jaki jest ostatni Pokémon Cyrusa. Dobra, 1030 punktów expa. Dla Pokémonów, wow. Ostatni Pokémon jest Crobat. Crobat może być trochę kłopotliwym Pokémonem, ale zaryzykuję. Crobat jest z kolei ostatnią formą Zubata, jest to wyższa forma Golbata. Ciekawe, Crobat musi być bardzo szczęśliwy, żeby wolnąć. Przyznaję, że... pchnąłeś mnie, nie wiem, do ekstremalnej sytuacji czy coś takiego. To właśnie Crobat jest jednym z najszybszych ogółem Pokémonów. Ma base speed... Znaczy no ogólnie ma statystykę szybkości, może mieć nawet sięgającą 200 na 50 poziomie, także... jeszcze Confuse Ray. Wcale mi nie ułatwia zabawy. Bardzo się ma szansę, uderz jego. Ale... Dobrze! Rock Slide! Nie wiem, czy to wykończy Crobata, bo jednak... coś tam potrafi wytrzymać.
No, trochę brakło. To niemożliwe. To niemożliwe, żebym przegrał. Dobra, z kolei Golba to już bite. Strategia potykanie plus konfuzja. Znaczy oszołomienie, no. No to jest naprawdę irytująca taktyka, ale miejmy nadzieję, że się uda. Uda się, dobra. Maczam rządzi. Udało nam się rozwalić krobata na dwa Rockslide. Oj, za krobata dostanę chyba Expo na kolejny poziom. To jest trzecia forma, 2010! Level 47. No i tak, atak plus 4, pięknie. No i pokonaliśmy Cyrusa. Uch, nie przyjmuję tego. Tak, moc, którą mówiłem w mitologii, nie sprawia, żeby była nieposłuszna albo coś takiego. I 17 tysięcy! Czuję w tym udział Staraptora. No, to było naprawdę niesamowite z twojej strony. Co za perfekcja. Ale najważniejsze, najjaśniejsze z tego wszystkiego. A cóż, to mi to bez znaczenia. Ale chyba będę musiał się poddać. Ale pewnego dnia zabłysnę. I ja będę wspaniały. No dobra, no i właśnie tak, możemy coś tu robić. O, Don i Profesor Ron. Dialga, władca czasu. Nie wiem, to jakby niemalże niemożliwie. Jak dla mnie, Dialga czeka na ciebie, brat. Mimo, że chce wyzwać cię na test. Dalej, brat, zmierz się z Dialgą. Słuchaj swojego serca. Rozum jego moc. Dialga już nie jest dłużej kontrolowana przez tę czerwoną siatkę. I zmuszona do używania swojej mocy. Aha, nie wiem, wygląda to, że Dialga ci ufa. Brat, wpadł na Barego jakiś czas temu. Powiedział, że wierzy w ciebie, brat. Powiedział, że dokończysz robotę. Czuję to, myślę tak samo. Proszę, pomóż temu Pokemonowi. Cierpi, będąc uwolniony przez Team Galactic. No i właśnie tu mamy Dialgę. Ach. No i co ja zrobiłem? Bardzo źle zrobiłem, bo nie zapisałem gry przed walką z Dialgą. Zrobiłem najgorzej, co mogłem. O, żeś, kurczę. Dobra, w każdym razie mamy do czynienia z Dialgą. Trzeba mieć dobre myśli. Dialga jest właśnie Pokemonem typu Smog Stal. I właśnie też ma Ability Presję, podobnie jak my. No i dobra, walczmy z tą Dialgą. Dialga ma same ataki atakujące, więc Sucker Punchem można próbować go osłabić, choć z drugiej strony chyba nie było do końca mądre posunięcie. I właśnie Dialga używa Roar of Time. To jest jeden z najsilniejszych ataków smoczych, jaki potrafi, właśnie charakteryzujący się do tego Pokemona. Tylko w kolejnej turze Dialga nie będzie w stanie zrobić totalnie nic, ale roznosi mi jednym uderzeniem. Wow. Dobra, tu się przydadzą Max Revive'y. Dobra, użyjemy kolejnego Pokemona, oczywiście. Tym kolejnym Pokemonem może być Empoleon. I właśnie przy Dialdze mam taką fajną muzyczkę. Szczególnie start mi się podoba. No a później to już nie jest taka super. Dobra, surf. Dobra, Dialga musi się przeładować, że tak powiem. Pełny surf. Miejmy nadzieję, że nie ubiję Dialgi, bo to jest tylko jedna szansa na zapanie tego Pokemona. Bardzo bym tego nie chciał. Dobra, Metal Claw. Prawie nic nie zrobi. Dobra, bardzo ryzykowna sytuacja się zaczyna robić. Dobra, surf z naszej strony. Dobra, Dialga ma już trochę mało HP. Teraz będę pekiem osłabiał. Dobra, mam poziom 47 w sumie, tak jak nasze poksy. Teraz by się fajnie można było uśpić Dialgę. O, Ocean Power. Żeby tylko jej statów nie wzmocniło jemu, czy... No, to jest w sumie ono, bezpłciowy Pokémon. Dobra. To teraz tak będziemy delikatnie pekiem osłabiali, żeby zejść na czerwone HP. W sumie najlepiej by było, jakby Dialga użyło Roar of Time, to wtedy... O, jeszcze Dragon Claw, czyli znam już wszystkie cztery ataki. Dragon Claw, Metal Claw, Ancient Power i Roar of Time. W sumie najgorsze, co może być u Dialgi. Tylko czuł jednym uderzeniem Spiritomb. Mimo iż Spiritomb wcale nie ma najgorszego specdefu. To był atak specjalny. Dobra, jeden HP na plus.
Dobra, jeszcze jeden pek myślę i... będziemy próbowali uśpić Dialgę. Uśpiony Pokémon to unieszkodliwiony i prosty do złapania Pokémon. W sumie ta walka też jest dobrze jak najbardziej przeciągać w czasie. Z tego względu, że ewentualne Timer Bole, które mam, też mogą się przydać. Mamy też Master Bola, który umożliwi złapanie Pokémona jednym rzutem, ale ja nie mam zwyczaju już korzystania z takowych. Co ja chciałem zrobić? Ożywić Spiritomb. Status and Healers i w sumie mam też i Max Revive'y. 5. Dobra, spróbujmy. Max Revive na Spiritomb. Dobra, sprawdzę, że można spróbować obniżyć atak Staraptorem, ale kombinuję. Dobra, Roll of Time. Miejmy nadzieję, że to wykończy Empoliona. Tak, mam taką nadzieję, bo będę mógł wtedy wystawić Spiritomb i będę miał jedną wolną turę, żeby zahipnotyzować Dialgę. Kurde, 5 HP! Jak teraz zmieni i znów panie Roll of Time, to straszna lipa będzie. Będzie znowu po Spiritomb, a Max Revive pójdzie się... Więc to nie jest mi na rękę, na pewno, nie? Przynajmniej nie dostanę od razu. Dobra. Hipnoza. Dobra, Ancient Power. Będę się nie wzmocnił, bo kurde. Jak Dialga się wzmocni, to... wow. No. Zaczyna robić się bardzo interesująco. Wszystkie staty Dialgi podskoczyły. Natomiast moja hipnoza nie trafia. Kolejny Ancient Power. Świetnie, wzmocni się jeszcze ze 3 razy. Dobra, hipnoza. Proszę cię. Dobra. Jest. Dodatkowo się ta presja podwala zrzucie PP. I presję też na mnie wywołuje, bo kurde, nie zapisałem gry przed łapaniem Dialgi. Co ja najlepszego narobiłem? Ajajajajaj, dobra. Rzucamy! Ultraski! Mam ich ponad 30. Miejmy nadzieję, że mi tylko leków starczy. Raz. Dwa. No oczywiście, łapanie legend jest dosyć trudną sprawą. Cóż, to trzeba przyznać. Dobra, kolejny raz Ultra Ball. I raz, i dwa, i lipa. No się Dialga uwalnia. Sam dobrze sprawia, że nie opłacam się rzucać żadnym innym Pokébolem. Tylko Ultraski. Dobrze, że ich mamy zapas. Miejmy nadzieję, że się Dialga złapie. Najwyżej część rzutów wytnę. Dwa, trzy. Siedzi! Za trzecim rzutem! Jest! No, więc udało się. Bez zapisu. Także mamy legendarnego Pokémona Dialga ekskluzywnego tej wersji. W wersji PL łapalibyśmy Pokie. Pokémona, który rządzi przestrzenią, nie czasem. W każdym razie jest to Pokémon taki temporal. Mniejsza z tym. W każdym razie jest to Pokémon stalowy Smok. Właśnie, legendarny, numer 149. Właśnie Palkia ma 150. Chyba tak. W każdym razie ma moc kontrolowania czasu. Według mitów jest to jeden ze stwórców właśnie regionu Sino. Dobra, i czy chcemy dać ksywę Dialdze? Nie, Dialga jest przetransferowana do boksu numer 2 i udało nam się Dialgę złapać. Fajnie. Brat, nie wiem jak. Stałeś się wspaniały. Byłeś wspaniały, naprawdę niesamowity. Od kiedy żyjesz 60 lat, nie widziałem czegoś takiego. Od kiedy ostatniego razu od ostatniego razu profesor sprowadził sporo badań. I tak, no nie wiem, jakby... zanim się trochę skupił się na tobie, brat. I doszedł do pewnych wniosków. Brat, cieszę się, że jesteś bezpieczny. Chodźmy do domu. Ej, ale tam był przedmiot, który chciałem zrobić. Nikt nie ma prawa, nie wiem, jakby niszczyć przyszłości świata, czy czegoś takiego. Oczywiście ja nie chcę iść do domku, bo tutaj oczywiście będzie czekał na nas na samym tyle przedmiot, którym jest Adamant Orb. Adamant Orb jest z kolei nowym przedmiotem właśnie, który możemy dać do trzymania właśnie Dialdze. I to, z tego co pamiętam, Dialgę wzmocni. Idziemy na dół, na dół, na dół, na dół. O, właśnie. Właśnie, można go dać Dialdze i wzmocnia taki smoczej stalowy. Czyli dosyć ciekawy przedmiot. Dobra, czy jest tu jeszcze coś na tym super filarze, co można by zebrać sobie? Chyba nie.
A, brawo, chciałem zobaczyć twój Pokédex, kiedy odwiedzisz mnie. A, wiesz co, te Pokémony, które coś... A, czy to był Pokémon tworzący region. Dobra, w każdym razie, o ile dobrze pamiętam, stąd chyba nie można nigdzie polecieć. Także, no cóż, to będzie wszystko w dzisiejszym filmie. Pokémon Diamond wyszedł niezwykle długi, ale działo się całkiem sporo. Także do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. To cześć! Zapraszam was również na moje pozostałe filmy.